Proszę kolegów, proszę Państwa, chciałem dorzucić kilka uwag i refleksji, jeśli chodzi o ZSL. Ten temat niejako był pominięty poza profesorem Łuczakiem. Ja chcę powiedzieć, że wstąpiłem do ZSL-u 58 lat temu. Dużo czasu upłynęło. Chcę powiedzieć tak. ZSL oglądane od strony kierownictwa jest inny i ZSL oglądane z dołu przez działaczy, tych, które byli na samym dole, jest troszkę inny. Zaletą ZSL-u było to, że jednak przetrwaliśmy. Jako ruch po prostu. I my jesteśmy chyba jedyną partią, która udało się przetrwać do dzisiaj. To jest jedna rzecz. Druga sprawa. W ZSL-u, przy łomach, można było mówić to, co się myśli. Następną ważną sprawą było to, że ja na przykład nie musiałem się rozliczać z partią, jeśli chodzi o mój światopogląd, na przykład chrześcijański, chodzenie do kościoła. Niezależnie, czy byłem na placówce, czy byłem w kraju. Ale to tylko w przełomach. A druga strona medalu to była taka, że nikt nie mógł być kierownictwem ZSL-u, jeśli nie był akceptowany przez biuro polityczne partii. I to jest prawda też. Poza tym druga prawda jest taka, że myśmy mieli ograniczone możliwości awansu. Prawda? Jeśli chodzi o placówki, jeśli chodzi o stanowiska. Ostatnie stanowisko, które piastowałem dyrektora w Warszawie, jednej z przedsiębiorstw, to oczywiście dzielnicowy sekretarz partii musiał akceptować. Nie w całej ZSL. Absolutnie nie. Jeśli by nie akceptował, to bym nie został dyrektorem. I to też jest prawda. Natomiast nie można pominąć tego okresu ZSL-u. W żadnym przypadku. Trzeba go oceniać, ale w sposób obiektywny. I błąd robią ci, którzy nie robią tego. Należy tak podejść i należy, jednak myśmy żyli te ileś tam dziesiątków lat w tym systemie i bardzo dobrze wiemy. I następna sprawa. Ja się nie zgadzam z poglądem, że ZSL obronił chłopów przed kolektywizacją. To nieprawda. Ja byłem w tym czasie na wsi i chłopi sami się obronili. Nikt nie słyszał o żadnym ZSL-u na wsi. Byli prowokatorzy, którzy namawiali do spółdzielni produkcyjnych i to wszystko. Taka jest prawda. Nie wiem, czy coś w centrum Warszawy ktoś cokolwiek bronił. W zasadzie sytuacja była taka, że nikt nie mógł mieć innego zdania jak partia. I to też jest prawda. W związku z tym chciałbym, żeby jednak ta ocena była właśnie taka, a nie inna. Bo to wynika z doświadczenia. Następnie. Jedną z zalet ZSL-u było to, że mieliśmy struktury od góry do dołu. Natomiast tych struktur w tej chwili nie ma. I jeszcze jedna rzecz. Chcę powiedzieć, że niestety zdaniem wielu PSL przestało reprezentować interesy wsi i odeszło od idei ruchu ludowego. I to jest prawda. I wielki czas, ażeby skłonić kierownictwa szczebla centralnego i niżej, ażeby wreszcie zaczęli myśleć czy nauczyć się, co to jest tożsamość ruchu ludowego. Prawda? I dokąd my zmierzamy? Bo my zmierzamy w zasadzie do tego, że my zostaniemy wyeliminowani z Sejmu w ogóle. Nas nie będzie. To jest kwestia tylko czasu, nic więcej. Poza tym przyznam szczerze, że osobiście przed wstąpieniem do koalicji z PO mówiłem z Pawlakiem, żeby nie wchodził do tej koalicji. Dlatego, że to niestety ciągnie nas w dół. I o to trzeba powiedzieć. No. Co z tego, że mamy stanowiska? To, co kolega Kułaj tu mówił. Rzeczywiście, mamy dużo stanowisk. Więc chodzi tylko o stanowiska, o pensje, nic więcej? Przecież chodzi o realizację idei ruchu ludowego. Gdzie my jesteśmy? Z jaką tożsamością? Wielki czas, żebyśmy zwracali uwagę naszemu kierownictwu, jaką drogę należy wrócić, na jaką drogę. Dziękuję bardzo.